Jeżeli chodzi o FNAF Ruin, to zasadniczo wyjaśniliśmy chyba każdy pojedynczy wątek, który moglibyśmy w ogóle wyjaśnić. Aczkolwiek wciąż pozostało kilka rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę i właśnie nim poświęcimy czas w tym filmie. Tak więc dzisiaj zaczniemy od pojawienia się Candy Cadetta i podsumowania całej jego historii, którą miał nam do przekazania w tej grze. Później przedstawię wam kilka ciekawych easter eggów, a także tajemnic, sekretów, które ta gra skrywa, o których chciałem wam powiedzieć. A także na moment rzucimy sobie okiem na kilka około FNAF-owych kanałów, które nagrywają trochę dziwne filmy, ale o tym wszystkim później w dzisiejszym odcinku. Także cześć wszystkim z strony... Także hej, cześć wszystkim z strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, który będzie już prawdopodobnie ostatnim materiałem z FNAF Security Breach Ruin na tym kanale, bo zasadniczo wyjaśniliśmy już wszystko, co mogliśmy, a dzisiaj podomykamy pewne niedokończone sprawy. Nim zaczniemy, stawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka, a także Spotify, a wszystkie linki macie w opisie tego filmu, wszędzie to Mondarex, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Dzisiaj zaczniemy sobie od obiecanego w poprzednim filmie pojawienia się Candy Cadetta, a także wyjaśnienia całej historii, którą ten ma nam do powiedzenia. A jednocześnie zwrócimy uwagę na pewien ciekawy temat, który po prostu muszę wyjaśnić. W momencie, kiedy dostajemy się do Freddy Fazbear's Pizza Place, po drodze odnajdujemy nikogo innego jak Candy Cadetta, tego znanego z FFPS-a, który już tam miał kilka ciekawych, makabrycznych historii do opowiedzenia, a tutaj ma jeszcze jedną, równie mroczną jak sprzed tych 6 lat. Generalnie Candy Cadetta jest robotem, który ma dwie funkcje. Opowiadać historię oraz, jak jego nazwa wskazuje, daje ci cukierki. I w FFPS-ie był po prostu zwykłym animatronem, który właśnie do tego służył, aczkolwiek później wraca właśnie w FNAF Ruin, totalnie zniszczony, zardzewiały, bez jednej dłoni, albo co on tam miał, łapy czy coś. I generalnie tutaj działa on bardzo podobnie jak w FFPS-ie, mianowicie musisz wrzucić mu fast tokena i wówczas ten zacznie gadać, a żeby odnaleźć fast tokeny właśnie w Ruin, musisz poszukać kilku pudełek, takich, gdzie siedziała chociażby marionetka, i z nich właśnie otrzymamy kolejne fast tokeny, za pomocą których możemy później odpalić Candy Cadetta, ten opowie nam swoje historie. I zaczynamy od pierwszej historii, która jest po prostu na maksa interesująca. Wobec czego zrobimy to tak, wy teraz posłuchacie tej historii, aczkolwiek nie lubię dodawać napisów do filmów, więc po prostu wam ją przeczytam swoim zmodulowanym głosem, bo mam talenty do modulowania głosu, więc... Posłuchajcie. A teraz opowiem ci historię o matce i małym chłopcu, którzy mieszkali sami w chacie w lesie. Ja wiem, kiedyś tam coś wrzucę, spokojnie. W lesie był potwór, ale matka złapała go i zamknęła go w piwnicy. Potwór zawsze wydawał straszne dźwięki w nocy, ale matka powtarzała chłopcu, żeby się nie martwił, ponieważ potwór nigdy się nie wydostanie. Wtedy matka śpiewała chłopcu kołysankę na dobranoc. Pewnego dnia potwór przestał się czołgać, zamiast tego posłuchał i nauczył się kołysanki. Następnego dnia matka wyszła, by odnaleźć jedzenie, a potwór zaśpiewał kołysankę z piwnicy. Mały chłopiec usłyszał kołysankę i otworzył drzwi. I w tym momencie ta historia dobiega końca. I poniekąd, jakby nie patrzeć, ma to swoją analogię do całej fabuły Ruin. Aczkolwiek w tym momencie na maksa śmieszą mnie te wszystkie kanały, głównie na zagranicznym YouTubie, które potem robią pierdylion filmów daily na temat najmniejszych szczegółów w Ruin. Oczywiście do mnie także można by się przyczepić, bo to jest już mój 6 film na temat fabuły Ruin, aczkolwiek uważam, że to nie jest aż tak nachalne i każdy film opowiada o czymś innym. Ale chociażby bawią mnie filmy typu, co gdybyśmy odnaleźli Glamrock Boniego żywego? Po pierwsze, takie coś się nie wydarzyło, więc... po co nagrywać o tym film? Po drugie, nie ma żadnego prawdopodobieństwa, żeby to się wydarzyło, więc po co nagrywać o tym film? I po trzecie, stary, to jest głupie po prostu. Z drugiej strony mam chociażby taki kanał jak Gamer Salt, który już od mniej więcej półtorej roku robi właśnie takie mega shitty filmy na temat tych horrorowych gier. Począwszy od dlaczego Freddy jest zły. Jezu, te jego miniaturki są tak okropne. Dlaczego Gregory zdradził Cassie na końcu FNAF Ruin? I generalnie można by tutaj jeszcze wymienić kilka przykładów, ale co mi tam. No generalnie dziwne są te kanały i myślę, że to strasznie zniesmacza grę, kiedy ktoś nagle nawala 10 filmów z jednej rzeczy. I każdy z nich dotyczy jakiegoś aspektu fabuły, który możesz wyjaśnić w 2 minuty. No to jest dziwne. Moim zdaniem, jak już masz nagrywać więcej filmów z jednej gry, no to lepiej, żeby każdy dotyczył jakiegoś innego tematu. Na przykład FNAF Ruin ma kilka wątków, a ja w każdym filmie poruszałem jakiś inny wątek, o którym za bardzo nie było mowy w poprzednim filmie i coś takiego myślę, że jest git. No ale dobra, jestem ciekaw waszej opinii, więc napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a my po prostu przejdźmy dalej. Zatem ta historia Candy Cadetta jest interesująca pod tym względem i jakby nie patrzeć, jest tutaj pewna analogia do całej historii Ruin, którą bardzo łatwo można dostrzec. Historię mamy trójkę bohaterów, matkę, syna
a także potwora. No i całą tą historię już znacie. Miała matka syna, syna jedynego i kiedy matka wyszła, no to syn otworzył piwnicę, gdzie siedział potwór, którego matka tam zamknęła. I spójrzcie na fabułę ruin. Tutaj mamy dziewczynkę, Cassie, a także chłopaka, czyli Gregorego. I potwora Mimika. A co robi Mimik? Mimik siedzi zamknięty w piwnicy zasadniczo przez całą grę i on wciela się w Gregorego. To tak jakby potwór nauczył się kołysanki mamy i zaczął ją śpiewać, aby chłopiec szedł do piwnicy i go uwolnił. A Mimik udaje Gregorego, aby Cassie zeszła do piwnicy i go uwolniła. Przecież to się łączy jak w mordę strzelił. Nie powiedziałem tego. Generalnie wiecie, co mam na myśli i wiecie, jaka jest tutaj analogia. Z drugiej strony można by to podpiąć i stworzyć z tego naciąganą teorię, chociaż może nie do końca aż tak naciąganą, wedle której to Gregor stworzył MXCS i to on zamknął Mimika w piwnicy, co też nie byłoby aż tak głupie. No bo przecież Gregory taki głupi nie był, a jednocześnie miał do tego pomoc Frediego, a także Vanessy, która plus minus jest już uwolniona od wpływu Mimika i wszyscy mogliby go tam zamknąć po tym, jak Blob go wciągnął. No nie wiem, może mieć to sens, ale nie musi. Tak, to była jakby cała historia, jaką Candy Cadet miał nam do powiedzenia. Fajnie, że w ogóle go tutaj dodali, a tymczasem lećmy dalej do pozostałych sekretów, które musimy sobie jeszcze dziś wyjaśnić. Każdy z tych głównych animatronów w Ruin ma swoją własną minigrę, w którą możemy zagrać w zależności od tego, czy znajdziemy automat jej poświęcony. Chociażby Monty ma swoją grę, a jakże, w golfa, gdzie po prostu musimy trafić do celu. Nic nadzwyczajnego, ale całkiem spoko się w co gra. Chica ma swoją grę w stylu, no nie wiem, fali? Obrony wzgórza czy coś, w której po prostu chodzimy Chicą i strzelamy do wrogów? Najprościej mówiąc, tryb hordy z Gears of War. Skoro już wspominamy o Chice, to po drodze możemy odnaleźć voicebox Chiki. Właśnie ten, który odebrał jej Gregory. Jeżeli odnajdziemy go, możemy powrócić do Chiki jeszcze zanim jest aktywna i wsadzić jej ten voicebox i wówczas będzie mogła mówić ponownie. Jest to całkiem ciekawy detal. No i w sumie propos ich sekretów na Fast Security Bridge zdaje się, że to byłoby już na tyle. I dodatkowo zdaje się, że to jest chyba mój ostatni film na temat Security Bridge Ruin i ogólnie Security Bridge'a. No chyba, że dojdzie jakaś ciekawa teoria, którą mógłbym przedstawić, ewentualnie będzie jakiś update, czego bym raczej się nie spodziewał. Rzeczy, które po prostu dodałyby coś ciekawego do fabuły. No generalnie na kanale z takich organicznych filmów odnośnie Security Breach'a ten jest 6. i chyba jest już ostatni. Dodatkowo na kanale pojawiły się także 3 gameplaye. Po prostu gameplaye. Wcześniej tego nie robiłem, ale było fajnie to nagrać. Cóż, przyznam, że bardzo fajnie mi się to nagrywało, to super seria była z tego. I wielkie dzięki, że ją oglądaliście. Może w kwestii Security Breach'a Ruin jeszcze kiedyś się usłyszymy. Zobaczymy. Fajnie by było, ale myślę, że 100 razy bardziej chciałbym już z wami pogadać na temat kolejnych FNAF-ów, jak już wyjdą. W drodze chociażby jest film FNAF, o którym na bank sobie pogadamy. Dodatkowo na koniec tego roku zaplanowana jest Help Wanted 2, więc pewnie tam też będzie o czym gadać. No, plus dodatkowo cały czas czekamy na FNAF Plusa, który w sumie nie wiadomo kiedy wyjdzie. Jest ten sierpień. Ale zdaje się, że nie wyjdzie w sierpniu, bo myślę, że powinien być chociaż jakiś czas wcześniej jakiś final trailer, którego nie ma, więc no, nie wiem, ale czekajmy dalej. No i tak, póki co z naszego corocznego sezonu FNAFowania to byłoby już na tyle. To był ostatni film z FNAF Security Breach, chyba, mam nadzieję, przejdziemy teraz do czegoś innego, ciekawszego. Na kanał wleci niedługo pewien fajny film, na który jeszcze trochę musicie poczekać, ale się pojawi. Pamiętajcie, żeby wbić tam i tam, zresztą wiecie gdzie. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów i do Zmondar. Siemano, cześć!